Zapiszmy ułamek zwykły 3 piąte jako ułamek dziesiętny. Spróbuj najpierw sam, dam małą podpowiedź. Spróbuj najpierw zapisać ten ułamek zwykły tak, żeby w mianowniku było 10. Rozwiążmy to zadanie. Chcę zamiast ułamka z mianownikiem 5 mieć ułamek z mianownikiem 10. Wtedy będzie mi łatwo zapisać ułamek dziesiętny. Może już wiesz, jak to zrobić, ale ja zrobię obrazkowo, po kolei, żeby wszyscy rozumieli, o co chodzi. Wkleję tutaj prostokąt. Ten prostokąt został podzielony na 5 równych części. Zaznaczę na nim ułamek 3 piąte, czyli pokoloruję 3 części z 5. Czyli wezmę te 3 części z tych 5. Zamaluję 3 piąte całego prostokąta. 3 piąte całego prostokąta. W porządku. Jak mogę zapisać ten ułamek tak, żeby w mianowniku było 10? Zobacz, jeśli wezmę sobie ten prostokąt i podzielę go na jeszcze na pół, tutaj, to z 5 równych części dostanę 10 równych części, prawda? A ile teraz mam zakolorowanych na różowo tych części? Mam zakolorowanych 6 części, czyli zobacz, zakolorowałam w tym momencie 6 części z 10. 6 dziesiątych. Jak to się stało? Każda z tych części to jest 1/10. 1/10. Tu jest 1/10, tu jest 1/10. Tutaj też. Tutaj. Tutaj. I tutaj. Czyli razem mam teraz 6/10. Tak naprawdę to rozszerzyłam ułamek. Zobacz. Z 5 części zrobiłam 2 razy więcej. Zrobiłam 10. Czyli rozszerzyłam mianownik mnożąc przez 2. Jeżeli chcę mieć ułamek równoważny, to licznik również muszę pomnożyć przez 2. Stąd bierze się 6/10. W porządku. Ale pewnie się zastanawiasz, dlaczego nie robię ułamka dziesiętnego, jeśli o to pytałam. Zobacz. Gdy masz ułamek zwykły z mianownikiem 10, 100, 1000 itd., to bardzo łatwo będzie zapisać go jako ułamek dziesiętny. Popatrz. 6/10 to tak jak powiedziałam wcześniej, inaczej 6 razy 1/10. 6 razy 1/10. 6/10 to ułamek zwykły, mniejszy niż 1. Czyli będę miała 0 całości, a po przecinku będę wpisywać część ułamkową. Pierwsze miejsce po przecinku to miejsce części dziesiątych. Ile mam części dziesiątych? Mam 6 części, z których każda jest równa 1/10, czyli mam 6/10. Zatem ułamek dziesiętny to 0,6. Możesz na to patrzeć również tak, taki sprytny trik. Liczba 0 tutaj, w mianowniku, mówi Ci, ile masz uzupełnić miejsc po przecinku. Czyli popatrz. Prostszy sposób jest taki, że jeżeli widzisz, że to jest 6/10, wiesz od razu, że to jest 0 całych, bo to jest ułamek mniejszy niż 1, piszesz przecinek i teraz po przecinku uzupełniasz tyle miejsc, ile jest 0 w mianowniku. Tu mamy jedno 0, zatem muszę wpisać jedno miejsce po przecinku i tutaj wchodzi właśnie ta szóstka. To jest 0,6.